A co tak cicho? Dobry, nazywam się Piotr Kisiel, jestem rolnikiem z powiatu bialskiego. Chcieliśmy powitać Państwa tutaj na konferencji prasowej mieszkańców, rolników z powiatu bialskiego ze względu na odmowną decyzję pana prezydenta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka w sprawie protestu, który miał odbyć się dzisiaj. Zwołaliśmy tą konferencję ze względu na to, że pan prezydent użył argumentów, które bardzo uderzają w rolników. Pierwszym z jego argumentów był to, że rolnicy nie będą potrafili zapewnić korytarza życia podczas protestu. Jest to totalną bzdurą, bo na każdym jednym proteście rolniczym był korytarz życia zachowany. Jedyna afera, która wybuchła w Polsce z karetką, która rzekomo nie mogła przejechać, została bardzo szybko wyjaśniona nawet przez stację pogotowia, z której ta karetka pochodziła, że korytarz życia zachowany był. Kolejnym tematem jest to, że pan prezydent zasłonił się tym, iż będzie dbał o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i mieszkańców okolic. Tylko, panie prezydencie, należałoby się zastanowić, w jaki sposób pan chce dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, bo moim zdaniem bezpieczeństwo żywieniowe jest tak samo ważne. Ważniejsze. Nawet można powiedzieć, że ważniejsze, tak jak tu kolega Adam dodał, ze względu na to, na ten syf, który zjeżdża do nas z Ukrainy, nienormowanie, to bardziej zatruwa życie mieszkańcom, niż ten jeden dzień, jedna doba protestu. Kolejnym tematem, który chcielibyśmy poruszyć, jest teza, że pan prezydent powiedział, iż on nas wspiera w walce o nasze postulaty. My nie walczymy tylko i wyłącznie dla siebie. Walczymy dla ogółu społeczności i trzeba to powiedzieć wprost. Bo to, co do nas wjeżdża i ten Zielony Ład, który chce nam się narzucić i chce nam się wprowadzić, dotknie nas wszystkich. Tu zwracam się też do mieszkańców miasta Biała Podlaska ze względu na to, że jeżeli wejdzie Zielony Ład i wejdą regulacje energetyczne, to pierwsze nie są domy jednorodzinne te na wsiach, tylko to są bloki w miastach, które pójdą do odstrzału. Podatki ekologiczne, podatki od aut spalinowych. To wszystko dotknie równomiernie nas wszystkich. Kolejną sprawą jest to, co powiedział pan prezydent na temat tego, na temat tutaj jednego z kolegów rolników i nie tylko jego, że pochodzi z Międzyrzeca Podlaskiego, z okolic i co on szuka w Białej Podlaskiej, dlaczego on chce tutaj protestować. Przecież wszyscy jesteśmy mieszkańcami powiatu bialskiego. Rolnik z któregokolwiek krańca Polski by nie był, to jest rolnik. Nie ma znaczenia, czy on jest spod Międzyrzecza, czy on jest spod Wisznic, Łomas i tak dalej. To wszystko jest powiat bialski. I ci wszyscy rolnicy dzisiaj tutaj zebrani chcą pokazać panu prezydentowi, jaka w rolnictwie jest siła i jak wiele rzeczy jest do zrobienia. Kolejną rzeczą, którą poruszył pan prezydent, jest to, że możemy protestować sobie wszędzie, oby nie w Białej. Ja przepraszam bardzo, ale czy Białej nie dotknie Zielony Ład? Czy do Białej nie dotrze ta skażona żywność? Dotrze tak samo, jak i do każdego jednego miejsca w tym kraju. Więc należałoby się kierować nie interesem własnym, a interesem swoich mieszkańców, ale także ludzi z gmin ościennych, które przynależą do miasta Biała Podlaska. Chociażby ze względu na to, że miasto jest żywione przez wieś. Miasto nie jest samowystarczalne, same w sobie. A też Zielony Ład, tak jak już wspominałem, też bardzo mocno może dotknąć ludzi z miasta, chociażby działkowiczów, którzy mogą niedługo utracić możliwość uprawiania swoich ogrodów działkowych.
ze względu na to, co, zechce, co chcą nam wprowadzić unijni dygnitarze, zakaz uprawy warzyw w przydomowych ogrodach. Naprawdę chcecie, żeby tak to wyglądało? Żebyśmy byli truci tym wszystkim? Rolnicy na chwilę obecną są ostatnią grupą zawodową, która może cokolwiek wywalczyć. Stoczniowców już nie ma, górników już nie ma, rybołówstwa też już nie ma. Teraz to nie będzie rolnictwa? Podstawą każdego kraju jest stabilność energetyczna, żywieniowa. Każdego jednego. Za stabilność żywieniową odpowiadamy my, rolnicy. Jeżeli my nie będziemy mogli produkować normalnej, zdrowej żywności, którą produkujemy według wyśrubowanych norm, w porównaniu do tego, co do nas wjeżdża w sposób niekontrolowany, podkreślam jeszcze raz, bo nikt tego nad tym nie panuje, nikt tego nie kontroluje, to niedługo polskie gospodarstwa, które i tak ucierpiały bardzo mocno podczas ASF-u, upadną. I co wtedy? Dochodzą nas głosy, upadajcie sobie, my sobie pójdziemy do marketu i kupimy hiszpańskiego pomidora czy jakieś tam tureckie ziemniaki po 5 zł. Proszę was, żebyście to przemyśleli ze względu na to, że ten hiszpański pomidor czy turecki ziemniak, jeżeli polski gospodarz upadnie i nie będą mieli konkurencji, będzie kosztował nie 5, nie 3, a 50 zł. I co wtedy? Specjalnie dzisiaj przygotowaliśmy dla pana prezydenta koszyk z polskimi produktami. Jako ostatnią wieczerzę od polskich rolników, bo niedługo, jeżeli polskie rolnictwo upadnie, nie poczuje smaku prawdziwych polskich produktów, tylko takich nafaszerowanych typowo chemią. Jeżeli, jeszcze raz podkreślam, pan prezydent tak bardzo dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, podpierając się tak bzdurnymi argumentami, za które w tej chwili będziemy oczekiwać od pana prezydenta przeprosin, bo to wymienienie, że niektórzy z nas są z Międzyrzeca, niektórzy są skądś tam i co oni chcą w Białej Podlaskiej, to nie łączy, to dzieli. No. To bardzo nas dzieli. A my, jako rolnicy, nie damy się podziałom, które władza chce pomiędzy nas wprowadzić. Nas naprawdę nie interesuje, kto rządzi, czy to lewa, czy prawa strona. Rządzący mają nam zapewnić stabilność i względny dobrobyt, a nie dzielić nas, czyli tych z miasta, napuszczać tych ze wsi, przedsiębiorców na rolników, rolników na kogo innego. Nie możemy pozwolić na to, żeby podzielić nas na walczące obozy. Bo to jest prosta zasada, dzieli rządź, ale nie tym razem. Nie damy się tym podziałom. Kolejną rzeczą, którą chcemy też poruszyć, jeżeli chodzi o wystąpienie pana prezydenta, to jest to, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pan prezydent mówił nam, tak jak wcześniej wspominałem, strajkujcie sobie wszędzie, tylko nie w Białej Podlaskiej. Strajk, jeżeli wyjedziemy na własne pola oflagowanymi traktorami, niczego nie przyniesie. Ludzie muszą nas zauważyć i zauważyć, o co walczymy, bo podkreślam jeszcze raz, rolnicy nie walczą tylko we własnym interesie i to stwierdzenie było dla nas bardzo krzywdzące. Walczymy w interesie całego społeczeństwa, a ludzie, którzy na chwilę obecną tego tak naprawdę nie rozumieją, obudzą się za rok, dwa w całkowicie innej rzeczywistości. Nie możemy patrzeć przez tak krótkowzroczny pryzmat, bo inaczej wszyscy skończymy źle. Adam Olszewski z Zasiadek. Proszę państwa, dzisiaj jak tutaj przyszliśmy, to generalnie szukamy współpracy. I nawet i dzisiaj też przyjdziemy, a jesteśmy już umówieni na 10:30 tutaj do pana prezydenta. Także nie szukamy konfliktów. Generalnie wszyscy naprawdę się wspierajmy razem. To jest dla nas, no takie, to może być i ostatni rok. Także proszę się, że tak powiem, nas zrozumieć i wspierajmy się razem, to jest absolutny apel. Kolejną rzeczą, o której tutaj, tak jak kolega wspomniał o wsparciu, właśnie pan prezydent też to wymienił, że transportowcy przestali nas wspierać, bo mają już naszego protestu dość. Bzdura, totalna bzdura, którą chcemy zdementować ze względu na to, że tutaj między nami, tak jakby kolega Marek, ma firmę transportową, jest przedsiębiorcą i jest rolnikiem. Proszę sobie uświadomić, że jeżeli rolnictwo upadnie, ta branża, która jest jedną z największych branż w naszym kraju, tak naprawdę upadnie masa firm powiązanych z rolnictwem. Bo jeżeli rolnicy nie będą kupowali środków ochrony roślin, nie będą kupowali paszy, części zamiennych, albo nie będzie ich stać na zakup podstawowych artykułów do życia, to te wszystkie firmy, które zatrudniają ludzi, w tym ludzi z miasta, upadną. I co wtedy? Do kogo będziecie mieli pretensje?
Ja ze swojej strony chciałbym... Nazywam się Filipiuk Michał, jestem rolnikiem z gminy Łomazy. Chciałbym tutaj jeszcze, że tak powiem, podkreślić poprzednika mojego, gdzieś tam poprzedników, odnośnie tego protestu, który mieliśmy gdzieś tam mieć zorganizowany i kwestii bezpieczeństwa. Chcę zaznaczyć, że no, że tak powiem, rolnicy w większości gdzieś tam na terenach wiejskich należą też do straży ochotniczych, tak? Ochotniczych straży pożarnych. Mamy, że tak powiem, pokończone gdzieś tam kursy ratowników, że tak powiem, no i podstawowe kursy strażaków. Także bezpieczeństwo, że tak powiem, byłoby zapewnione, no i znamy się na przepisach i, że tak powiem, no, służymy, że tak powiem, też obywatelom, no i, że tak powiem, no, byśmy to, że tak powiem, ogarnęli po prostu i mocny nacisk by był. Zawsze też gdzieś tam, jak tu organizowaliśmy protesty, tak, gdzieś tam na terenie powiatu bielskiego, to też nie było takich sytuacji, że osoby, które gdzieś tam miały umówione wizyty do lekarzy, tak, to były przepuszczane, tylko po prostu musiały do nas podjechać, przedstawić te, że tak powiem, swoją sytuację, tak, i były przepuszczane, że tak powiem, jesteśmy ludźmi i wiemy, znamy też potrzeby, tak, nie robimy sobie, że tak powiem, wrogów, także to trzeba zaznaczyć. Tyle z mojej strony, dziękuję. Dzień dobry, Marek Wilbik, gmina Łomazy. Jestem przedsiębiorcą, ale przede wszystkim jestem rolnikiem. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować, bo moi przedmówcy nie podziękowali wszystkim za przybycie, a przede wszystkim mediom, bo dzięki wam jesteśmy słyszalni, przez co wszyscy dowiadują się o naszych problemach. Powiem krótko, żadna grupa społeczna nigdy nie wychodzi protestować z powodu dobrobytu. Także każdy powinien wyciągnąć wnioski, a wszystkim nam tu zebranym i panu prezydentowi życzę, żeby nigdy nie zabrakło na naszych stołach polskiego chleba. Dziękuję. Sławomir Suszczyński, pszczelarz, gmina Biała Podlaska. Pszczelarze też to są rolnicy i też jesteśmy razem, tutaj łączymy się i dbamy o jakość polskiej żywności. Protestujemy przeciwko importowi zbóż, ale też i miodów i produktów pszczelich z Ukrainy. Dziękuję. Jeszcze raz, Arek Zaniewicz, gmina Międzyrzec Podlaski. Ja chciałem jedną rzecz jeszcze podkreślić, że dzisiaj w Polsce się odbywa ponad 500 punktach legalne protesty. My jako powiat bialski przez pana prezydenta zostaliśmy pozbawieni legalnego, zorganizowanego protestu. Uważamy jako rolnicy, że pan prezydent, mam nadzieję, że taką decyzję podjął ze braku swojej wiedzy o naszych problemach i braku zaufania do nas, tak? Zapraszamy pana prezydenta na nasze gospodarstwa, na nasze wsie, żeby się doedukował, bo tak nie można postępować wobec rolników w powiecie bardzo rolniczym. To miasto Biała Podlaska żyje z okolicznych wsi, z okolicznego rolnictwa, tak? To tu są wszystkie instytucje obsługują w mieście nas jako rolników, a pan prezydent tak naprawdę dzisiaj nas mocno zignorował. I pamiętajmy, że tutaj my jako rolnicy cały czas walczymy w ramach ogólnopolskiej akcji, w ramach trzech głównych postulatów, tak? Czyli porządkowania handlu z Ukrainą, zmian w Zielonym Ładzie i sprzeciwu przed jakimkolwiek ograniczaniom hodowli zwierząt w Polsce. Dziękuję. Czy państwo macie jakieś jeszcze pytania? Pytanie do dziennikarzy. Jak będzie wyglądał proces w dniu dzisiejszym? Protestu nie ma. Oficjalnego protestu jako takiego nie ma ze względu na decyzję podjętą przez pana prezydenta Litwiniuka. Natomiast rolnicy po prostu przyjechali do Białej Podlaskiej pokazać swój sprzeciw, a przede wszystkim pozałatwić swoje sprawy w urzędach. Mamy sezon, więc odkładając auta spalinowe na bok, po prostu wsiedli w ciągniki i przyjechali. Kolejną rzeczą jeszcze na koniec, którą chciałbym poruszyć, przemawiając szczególnie do mieszkańców miast przez media, którym tak jak moi przedmówcy podziękowali za przybycie, chciałbym was uświadomić o tym, że jeżeli Zielony Ład wejdzie w życie, to niedługo zamiast na niedzielnym obiedzie kotleta schabowego będzie kotlet świerszczowy. Tak naprawdę, bo polska żywność i polska stabilność żywnościowa jest w tym momencie naprawdę bardzo zagrożona. Pan o tym, że nie będziecie protestować, a na Krajowej Dwójce pojawiły się ciągniki, które no, powodują, że rano były naprawdę bardzo duże korki. Czy to będzie kontynuowane, czy tylko była, no nie wiem, Na chwilę obecną zgodnie z przepisami ciągniki po Krajowej Dwójce poruszają się,
mamy do tego pełne prawo, po prostu uczestniczą w ruchu drogowym, tak? No wiadomo, ciągnik nie porusza się tak szybko jak osobówka, więc jakieś tam delikatne utrudnienia mogą z tego tematu występować. Odpowiedzialni przedsiębiorcy na pewno dzisiaj podjęli decyzję, że nie wysyłają po prostu swoich kierowców ciężarówkami na trasy. Dzisiaj jest, proszę Państwa, przypominam, ogólnokrajowy protest. Także gdzie nie przejadą te 30-50 km, to praktycznie blokada i blokada. Spotkaliście się Państwo ze starostą bialskim? Tak. Tak, spotkaliśmy się ze starostą bialskim, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do pana starosty, przyjął nas, można powiedzieć to wprost, po ludzku bardzo ciepło, wysłuchał naszych argumentów, zostaliśmy zapewnieni, a także udowodniono nam to, że powiat bialski o nas dba i wspiera rolników na sesjach, tak jak i powiatu, tak i w samej osobie pana starosty Mariusza Filipiuka. Czyli jesteśmy z tej wizyty zadowoleni? Nawet bardzo. Ile jest gospodarstw na chwilę obecną, nie jesteśmy... Ale możemy powiedzieć, co za rok będzie. Tak, możemy na palcach gospodarstw nie będzie. Zwróćcie uwagę, że pewne działy, które są bardzo ważne na naszym powiecie, zniknęły. Chodzi o produkcję trzody chlewnej, jeżeli mówimy o wolumenie. Co się teraz właśnie odbija taką czkawką, że jak mamy nadwyżkę zbóż, to by po prostu tej nadwyżki dzisiaj mogłoby nie być. Ponieważ ta branża produkcji trzody chlewnej po prostu by to skonsumowała. I każda kolejna branża, która będzie likwidowana, to praktycznie się sprowadza do tego, że u nas absolutnie, faktycznie przestanie rolnictwo istnieć. To są słowa autentycznie przemyślane. To nie są mrzonki, to nie są jakieś puste hasła. My na miesiącach już giniemy. Tak, powiat bialski jest typowo powiatem rolniczym i bądźmy realistami, ja mogę to powiedzieć na swoim przykładzie, bo gospodarstwo, które z bratem przejęliśmy 4 lata temu, produkowało bydło mięso-wołowe po prostu. W tej chwili, miesiąc temu, sprzedaliśmy ostatnie sztuki ze względu na nieopłacalność produkcji. Z 10 gospodarzy w mojej miejscowości zostało 2 bądź 3, którzy cokolwiek jeszcze robią. Także no, tak jak w każdym domu wcześniej, na wsi, było gospodarstwo prowadzone, mniejsze, większe, tak w tej chwili na wieś przypada 1, 2, 3 gospodarstwa. Jakim przyjęciem się spotkaliście przy mieszkańców Białej Podlaskiej? Widziałem, że niektórzy przepuszczali wasze. Przyjęcie było bardzo różne. Z jednej strony było bardzo miłe, nie brakuje też głosów krytycznych, no ale na taką krytykę jesteśmy też przygotowani, no ze względu na to, że wiadomo, że wszystkim nie jesteśmy jakoś w stanie spodobać, nie wszystkim podobają się ani nasze postulaty, ani sposób, w jaki je wyrażamy. Natomiast jesteśmy otwarci do dialogu i do uświadomienia ludzi, o co tak naprawdę walczymy. Dzisiaj jadąc do Białej, bardzo wielu kierowców po prostu witało się z nami pozytywnie. Także świadomość społeczeństwa polskiego naprawdę się szybko zmienia. To wynika z tego poczucia już autentycznego zagrożenia. To jest bardzo już namacalne, to co się zbliża dla nas. Czy podczas tych rozmów macie propozycję, żeby pan prezydent wyszedł do nas i nas przeprosił? Tak, taką propozycję chcielibyśmy, bo skoro medialnie potrafił nas obrazić w oczach kamer, tych przeprosin też będziemy oczekiwali przy kamerach, tak żeby to, skoro cała Polska dowiedziała się, w jaki sposób to zaakcentował, to niech teraz też swoje przeprosiny pokaże w oczach kamer i niech... Dzisiaj za 15:09 pan prezydent wyszedł tamtym wyjściem. Osobiście widziałam, kiedy rolnicy byli pod starostwem. Zapytał, a gdzie są rolnicy? No bo chętnie bym ich zaprosił, porozmawiał, poczęstował herbatą. Trochę tak drwiąco to wyglądało. No zobaczymy to nismo. My jesteśmy otwarci na współpracę. Tak. Także zobaczymy jak będzie. Jak przygotowywaliśmy protest, niestety prezydent nie chciał z nami rozmawiać, ogłosił po prostu swoją decyzję, która według papierologii zapadła w piątek po południu, natomiast w sobotę ogłosił to mediom, tak naprawdę nie kontaktując się z żadnym z nas. Komunikacja zawiodła. I to bardzo. Prawda, że czmychnął. Miejmy nadzieję, że nie. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Kisiel Piotr, jestem rolnikiem z powiatu bielskiego, mieszkam bardzo, prowadzę gospodarstwo razem z bratem, bardzo blisko Białej Podlaskiej.
ale podobne miasta chyba uniemożliwiają dzisiaj protesty, gdzie prezydenci są określonego klucza. Wie pan co, odpowiem na to pytanie wprost. Nas jako rolników na chwilę obecną nie interesuje, z jakiej opcji politycznej są włodarze danego miasta, burmistrzowie, wójtowie. My przy tym proteście musimy być, jesteśmy po prostu apolityczni. Bo czy to prawa, tak jak wspominałem, czy to lewa strona, nieważne kto rządzi, ich obowiązkiem jest zapewnić spokój i w miarę dobrobyt. I panować nad tym, co się w kraju dzieje. Nas nie interesuje, jakie oni mają poglądy. Nie chcemy się wmanewrować w politykę, aczkolwiek wszyscy mówią, że czasami wszystko to jest polityka. Niemniej robimy to na razie tak, jak potrafimy. Nawet mamy tutaj koncepcję, żeby się dalej rozwijać, czyli stworzyć stowarzyszenie na tym terenie, tak, które no, będzie większą siłą tutaj w naszym regionie. Dokładnie. Jakich rozwiązań konkretnie oczekujecie od naszego rządu, od Komisji Europejskiej? Rozwiązania są, postulaty są krótkie. Nie chcemy żadnych zapomóg, nie chcemy żadnych jałmużnych. Chcemy godnie żyć i godnie pracować, czyli zniesienie Zielonego Ładu. To jest postulat, jeden z postulatów. Drugim postulatem jest zapanowanie, a w ogóle zakończenie importu tego syfu, bo inaczej tego nie można nazwać. To nie są produkty rolne, to jest po prostu syf, który wjeżdża do nas z Ukrainy i to nie jest w żaden sposób kontrolowane. Żaden urząd, czy to służba celna, czy to weterynaria, nie są w stanie nad tym zapanować. I trzeci oczywiście postulat to sprzeciw wobec ograniczania produkcji zwierzęcej. Dokładnie. W Polsce, co my tutaj właśnie na wschodzie bardzo żeśmy odczuli, jedni z pierwszych. Przy okazji, no cóż, jeszcze może dodam, że oczekujemy od władz, bo to też takie pytanie też padło, jaka ta forma współpracy by wynikała. Oczywiście każdy ma inne zadania. Władza lokalna ma swoje kompetencje, województwo i no i oczywiście rząd polski. Także to trzeba oczywiście dopasować. Ze swojej strony to mogę, znaczy z naszej strony jako rolników, to oczywiście powiemy, że były te uchwały, które się pojawiają, czy na szczeblu urzędu gminy, czy starostwa. Nie wiem, nie mam pojęcia na szczeblu tutaj urzędu miasta, naprawdę nic nie wiemy. To wcześniej, jak się ukazywały, były no, większością głosów akceptowalne. Przykładem jest chociażby zaakceptowanie rolniczej dwunastki, czyli pewnych inicjatyw ze strony rolnictwa, które się pojawiają, no to akurat jest taki sygnał, że te samorządy jednak pozytywnie odbierają, ale czasami szczegóły są istotne. Także, bo nie tylko czasami trzeba zaakceptować, ale i realnie wdrożyć pewne rozwiązania. Bardzo bym też apelował, aby samorządy podniosły tą nawet wrażliwość dialogu z rolnikami. To wszystko się układa i przekłada na takie realne rozwiązania. A jak Zielony Ład wpłynie na nas, zwykłych mieszkańców, nie rolników? A ty czas? Powiem pani tak, jak Zielony Ład wpłynie na zwykłych mieszkańców? Przede wszystkim podatek od aut spalinowych. Podatek od aut spalinowych, który spowoduje to, że niedługo większości z nas nie będzie stać na to, żeby poruszać się autami, a 3/4 czy nawet 95% nie będzie stać na zakup elektryków. Kolejną rzeczą, audyty energetyczne, które na przykład bardzo na początku od razu mogą dotknąć ludzi w blokach, bo to bloki jako budynki wielkopowierzchniowe będą musiały zostać termozmodernizowane. Czyli wymiana okien, drzwi, ocieplenie i tak dalej. Przecież spółdzielnie nie zrobią tego za darmo, podnosząc, w takim wypadku będą musiały podnieść znacząco czynsz. Kolejną rzeczą jest zakaz po prostu hodowania własnych warzyw i owoców przy domowych ogródkach. No to jest chore. Kolejne daniny ekologiczne, podniesienie podatków, wzrost cen energii elektrycznej. To wszystko dotknie nas bezpośrednio, a tym bardziej narzucanie nam jakichś tam świerszczy i tak dalej zamiast normalnego chleba normalnego mięsa, tak? Czy macie może panowie jakiś konkretny pomysł dla rządzących, tak, jak można by rozładować w tej chwili sytuację ze zbożem, bo mamy dużą nadwyżkę, tak? Nawet zamknięcie granicy to na ten moment chyba... Są w zasadzie na tą chwilę to już... Tak? Proszę bardzo. Tutaj kolega Marek. Ja powiem tak, na dzień dzisiejszy nikt nie ma dobrego rozwiązania, bo nadwyżka jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie ani tego zagospodarować, ani wyeksportować. Wiele firm
tak jak kolega już wcześniej powiedział, nie będzie skupowało praktycznie żadnych towarów do żniw, a nasze porty nie są wydolne na tyle, żeby wyeksportować ten towar. Czekaliśmy już wiele tygodni na rozwiązania, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa, nie dostaliśmy do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi i nadal czekamy. Rozwiązań jako takich my rolnicy nie potrafimy znaleźć i nie mamy takich możliwości, żeby magazynować z następnych zbiorów towary. Musimy je sprzedawać, musimy utrzymywać gospodarstwa i dalej produkować. Dziękuję. Co się stanie z tym zbożem, które nie zostanie sprzedane? Będzie zalegało w naszych magazynach. Ale nie mamy miejsca nawet. Przede wszystkim nie mamy na to miejsca, a wielu rolników, patrząc na koszty, podejrzewam, że nawet nie podejmie się żniw na tych słabszych ziemiach, gdzie te plony będą niskie. Ziarno na rynku polskim ciągle cena spada. Pomimo tego, iż na giełdach europejskich czy światowych delikatna jest tendencja wzrostowa. U nas jest tak duża nadwyżka, że w ogóle to nie ma żadnego przełożenia na nasz rynek krajowy. Ale w zasadzie, proszę Państwa, to jest spekulacja tak naprawdę na rynku. I to rozregulowanie rynku, te wszelkie czynniki, które się pojawiają, zwróćmy uwagę, że praktycznie sprowadzają się do tego, że coraz więcej eurosceptyków pojawia się, coraz więcej głosów wyjścia z Unii Europejskiej, coraz więcej osób dostrzega, że my praktycznie nie mamy nic do powiedzenia w swoim kraju, także to buduje pewną społeczność, która w zasadzie się zwiększa. A kolejną rzeczą to jest to, że to jest pokłosie złych decyzji wydawanych od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat, bo chociażby to, że mamy w tej chwili tak dużą nadwyżkę, tak jak wcześniej wspominał kolega Adam, to jest pokłosie ASF-u, bo te zboże, jak to się mówi, zostały przepuszczone przez obory, przerobione na pasze i trzoda chlewna czy bydło po prostu by tą nadwyżkę zboża w pewnym stopniu chociaż zużyły, a w tej chwili nie ma takiej możliwości. Proszę Państwa, import ziarna do kraju powoduje to, że nasze ziarno w tym momencie nie jest zabierane na statki. Pomimo, że nas się zapewnia, że to jest wszystko tylko tranzyt, to dla nas to jest żadne rozwiązanie z tego powodu, że w to miejsce nie wypływa nasze ziarno. Nie są załadowywane nasze towary na statki w portach, czy na transporty samochodowe, czy kolejowe. Także tutaj zapewnienia o tym, że to jest tylko i wyłącznie tranzyt, to nie jest dla nas żadne rozwiązanie jako rolników, będąc w tym momencie z nadwyżką wielu milion ton ziarna w kraju, gdzie zapasem są żniwa. Możliwości naszych portów to jest kwota rzędu około 700 tysięcy ton miesięcznie, maksymalnie, bo tyle dzisiaj się podaje, niedawno było to 600 tysięcy, a mamy wiele milionów ton, a kilka miesięcy tylko do żniw. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za przybycie. Dziękujemy. Dziękujemy.